Co dalej z kopalnią w Turowie? O tym i nie tylko o tym właśnie teraz w naszej kolejnej rozmowie. Miłosz Lodowski, publicysta, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie, panie redaktor. Witam serdecznie Państwa. Bardzo miło. Czekamy również na pana redaktora Marka Króla. Mam nadzieję, że niebawem do nas dołączy. A my, panie redaktorze, oczywiście zaczynamy od tych tematów, o których rozmawiamy ostatnio bardzo często i ta temperatura kampanijna też rośnie w związku z tymi tematami. Na jutro na 18:30 zaplanowano pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce, wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne w latach 2007-2020. Drugie czytanie oczywiście po pracach w komisji zaplanowane jest na piątkowy poranek. No i chyba takie podstawowe pytanie, możemy spodziewać się czegoś, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość w związku z tą propozycją pana prezydenta? Ja myślę, że trzeba po prostu spokojnie czekać. Tam ja nie widziałem jakichś specjalnych zagrożeń. Myślę, że mamy tylu niezależnych ekspertów, którzy obserwują przestrzeń publiczną, że znajdą się chętni po to chociażby, żeby wyjaśnić kwestię wpływów. Aczkolwiek patrząc na temperaturę tego, co dzieje się w Polsce w okresie poprzedzającym jeszcze kampanię wyborczą, bo wciąż trzeba przypomnieć, że jej nie ma, to może niedługo oficjalnej, będzie... Oficjalnej, prawda? Tak, może niedługo będzie konieczna kolejna komisja, która będzie badała wpływy niemieckie. Chociaż akurat zasadniczo ja sądzę, że oba te wpływy ze sobą ściśle synchronizowały i korespondowały, więc może się okazać tak, że tworząc jedną komisję... Marek, dzień dobry, witam. Dołączył do nas pan redaktor Marek Król. Dzień dobry, panie redaktorze, tak, czy się słyszymy? Witam serdecznie. Dzień tak, dobry, panie redaktorze, jest z nami jeszcze pan redaktor Miłosz Lodowski, więc to tak, żebyśmy wszyscy wiedzieli, kto gdzie jest. Pan Marek Król, telefoniczne połączenie. Panie redaktorze, to i pana zapytam, bo żeśmy zaczęli od tej informacji na jutro. O 18:30 zaplanowane jest pierwsze czytanie tej nowelizacji ustawy pana prezydenta dotyczącej komisji badającej wpływy rosyjskie w Polsce. W piątek po pracach komisyjnych rano oczywiście być może już w tym tygodniu Sejm przyjmie te propozycje pana prezydenta. Tak się wydarzy czy nie? Te propozycje właściwie pana prezydenta są to propozycje, które się podobają samym pomysłodawcom, czyli Prawo i Sprawiedliwości tej ustawy, czy nie? No, myślę, że te propozycje warto rozpatrzyć bardzo poważnie. Ja nie lubię dzielenia ludzi na polityków i tak zwanych ekspertów, bo wszyscy mają poglądy polityczne i nie znam ekspertów, którzy by nie mieli takich poglądów. Ale czas nas nagli, więc myślę, że jeżeli to by miało przyspieszyć powołanie tej komisji, to byłbym za rozpatrzeniem tej nowelizacji pana prezydenta. Szkoda, że ona wcześniej nie wpłynęła, natomiast nie zmienia ona istoty tej funkcjonowania tej komisji, której powołanie jest pilnie potrzebne, gdyż no, penetracja przez agenturę wpływu Polski, ale całej Unii Europejskiej, innych krajów jest po prostu przerażająca. Ale to zapytam, bo pan redaktor Miłosz Lodowski o tym właśnie mówił na początku, o tych ekspertach. Kto właściwie z tych ekspertów powinien znaleźć się w składzie takiej komisji? Jakich ekspertów oczekują też Polacy, politolodzy? Jacy eksperci zadawalaliby też może opozycję, która no negatywnie patrzy na tę komisję, pan redaktor Lodowski? No ja myślę, że jedyni, którzy mogliby zadowolić, to ci, którzy pojawiliby się w komisji z jakimiś być może napisami na koszulkach, bo tak obserwujemy tego typu tendencje, że pojawiają się jakieś tego typu spektakularne rzeczy, zamiast działać dla dobra wspólnego, czy cieszyć nas wszystkich wynikami rzeczy, które są dla nas niekorzystne, to niektórzy bawią się w happeningi, ale już tak całkiem na serio. No ja oczekuję tego, że pojawią się po prostu ludzie, którzy mają biegłość w czytaniu dokumentów, mają sprawność w posługiwaniu się wiedzą referencyjną, mają zdolności analityczne, wiedzą, co to znaczy bezpieczeństwo kraju i jego obywateli, mają świadomość racji stanu i tego, jak ważne to wszystko jest dla nie tylko i wyłącznie bezpieczeństwa nas samych czy naszego kraju, ale tak naprawdę
też dla całego Paktu Północnoatlantyckiego, czy szerzej, i Paktu Północnoatlantyckiego, i samej Unii Europejskiej, bo trzeba pamiętać, że wyłomy, które my jako kraj poniekąd frontowy, bezpośrednio graniczący z Rosją, na naszym terenie będziemy tolerować, to oddziałują na bezpieczeństwo także całego regionu i też, no co to ukrywać, całej Europy. Marek Król, panie redaktorze, kogo pan widziałby w takiej komisji? No, moim takim typem jest profesor Sławomir Cęckiewicz, który ma ogromną wiedzę, bo to jest wiedza potrzebna, wiedza gromadzona latami. Uczestniczył w bardzo ważnych komisjach, między innymi wyjaśnienie raportu WSI, który jest ciągle niedostępny. No i osoba, która myślę, że będzie miała trafne tutaj wskazania co do pewnych środowisk, które są szczególnie penetrowane, chociaż nie można wykluczyć tutaj żadnego z tych środowisk. Ja jeszcze dodam, że, bo o tym zapominamy bardzo często, że jeżeli na początku lat 2000 agent KGB liczy nie kobiet. Pan redaktor Marek Król, gdyby mógł pan powtórzyć, bo coś nam ponownie przerwało niestety. O skali penetracji przez służby rosyjskie wskazuje to chociażby, że na początku lat 2000 przewodniczącym Komisji Europejskiej był Romano Prodi, agent KGB, o czym już mówiono wcześniej i co potwierdził przed śmiercią tragiczną Litwinienko. No to jest skala właśnie usytuowania. Myślę, że takich Prodi byśmy znaleźli w Polsce całkiem dużo i mi się wydaje, że pan profesor Cęckiewicz jest idealnym przewodniczącym, który mógłby to pokierować tą komisją w sposób taki bardzo profesjonalny. Panowie, to jeszcze zapytam, czy emocje co do tego samego podpisu pana prezydenta nieco opadły, dlatego że niektórzy twierdzili, że marsz 4 czerwca to tak naprawdę było skutkiem tego, co się wydarzyło wcześniej w związku z tą ustawą. Tak czy nie, Miłosz Lodowski? Pani redaktor, drodzy państwo, to jest tak, że przestrzeń sporu politycznego w Polsce, jakby temperatura tego sporu jest tak wysoka, że każdy pretekst się znajdzie w każdej sytuacji. Ja nie wiem, ja po prostu chciałbym, żeby ta komisja zaczęła funkcjonować, żebyśmy się dowiedzieli pewnych kwestii i być może podjęli decyzję, jeśli ktoś jeszcze ma jakichkolwiek wątpliwości w pewnych sprawach, co z tym dalej czynić. Oczywiście to, że całość tej komisji ma pracować także w reżimie kampanii wyborczej, no to będzie tylko troszeczkę zmieniało natężenie pewnych informacji, bo po prostu niektórzy będą uciekać od odpowiedzialności, ubierając wszystko w klucz jakiejś politycznej wendetty. No ale Polacy już tyle mają w swojej pamięci rozmaitych sytuacji, które mają dziwne kulisy decyzji, które zapadały w rozmaitych gremiach w całkowitym oderwaniu od naszej tradycji czy obserwacji historii, bo przecież ten cały reset rosyjski to jest jakaś aberracja, patrząc na historię relacji polsko-rosyjskich czy polsko-moskiewskich, więc każdy, kto rusza rozumnie głową, będzie potrafił wyciągnąć z obrad tej komisji właściwe wnioski. I panowie, no i teraz przejdźmy do tego kolejnego ważnego tematu. Wydawało się, że porozumienie, które wypracowała pani minister Anna Moskwa, jest porozumieniem kończącym trudny temat kopalni w Turowie. Okazuje się, że nie. Niemiecki Greenpeace ma wiele zarzutów do pracy tej kopalni. Tymczasem w Niemczech podobnych działa 5 niedaleko, w Czechach 4, o ile dobrze pamiętam. No i teraz kolejny chyba problem rząd w trakcie tej nieoficjalnej kampanii ma do zwalczenia. Czy to nie jest problem, Marek Król? No to jest bardzo poważny problem, ponieważ zaburza poczucie bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców Turowa, tego worka turoszowskiego, ale też pozostałych, no bo wyłączenie 7% dostawcy, który daje 7%, jest po prostu zachwianiem pewnej równowagi bezpieczeństwa. Także to jest w ogóle skandaliczna sprawa i proszę, będę nalegał, żeby to o tym mówić. Niemcy mają w sumie 9 odkrywkowych kopalni węgla brunatnego. Wydobywają węgla brunatnego więcej niż Chiny i Stany Zjednoczone razem wzięte. Są największym, trzecim producentem dwutlenku węgla. Mają
31, a niektórzy mówią, że nawet ponad 31% energii z węgla brunatnego i resztek węgla kamiennego. Są wielkim importerem węgla kamiennego. Zresztą teraz reaktywowali i reaktywują energetykę węglową bardzo, bardzo intensywnie. I proszę wyobrazić, tam jakiś niemiecki Greenpeace nie ingeruje. Tam Greenpeace w ogóle nie ma szans, ponieważ przy budowie nowej elektrowni, która powstaje w nadrenii głównej Westfalii, kiedy rozpoczęły się protesty, po prostu wynoszono protestujących, ale... No właśnie, panie redaktorze, to może zapytam o takie pojęcie, bo to takie bardzo ładne pojęcie jest w języku politologicznym. Sprawiedliwość społeczna, równość społeczna, czy też zrównoważony rozwój. Bo ja rozumiem, że pan nawiązuje do pewnej sprawiedliwości społecznej, tylko że w pojęciu Greenpeace'u, czy nie? Tak, Greenpeace dlatego zaatakował Polskę, bo Polskę będzie można, bo mamy, niestety muszę to powiedzieć, łajdańskich sędziów. Natomiast w doktrynie niemieckiej przyjęto taką zasadę w sądownictwie, że jeżeli na jednej szali jest zagrożenie ekologiczne, a na drugiej bezpieczeństwo mieszkańców, w tym bezpieczeństwo energetyczne, to sąd w ogóle nie rozpatruje takiego pozwu, dlatego tam nie składają obrońcy ekologiczni, obrońcy środowiska w ogóle pozwu. W ogóle nie rozpatruje, ponieważ przyjmuje a priori, że bezpieczeństwo, w tym wypadku bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców jest ważniejsze, koniec, kropka. Dlatego tam nie ma w ogóle tego typu procesów w Niemczech. Miłosz Ludowski, panie redaktorze, jak pan to widzi? Ja widzę to tak, że ja bym przypomniał nam wszystkim słynną sentencję, chyba zdaje się Jacka Kuronia, z tego co pamiętam, czyli nie palmy komitetów, zakładajmy swoje. Więc ja się pytam, gdzie jest 5 polskich Greenpeace'ów, które by skutecznie zablokowało cały przemysł niemiecki od automotywu po stocznie. I czemu w ten sposób nie zaczynamy działać? To znaczy, wiecie państwo, to jest tak, że mamy pewnego rodzaju konflikt interesów. Niemcy nie są w stanie zrozumieć, że Polacy po prostu nie będą tutaj pokornie czekali na łaskawość naszego zachodniego sąsiada, tylko chcą się po prostu intensywnie rozwijać gospodarczo. Jeśli my nie zrozumiemy, że naszym interesem jest to, żebyśmy się jak najszybciej rozwijali, wszystko co temu przeszkadza, powinno nas jednoczyć w oporze przeciwko tym, którzy chcą nam robić krzywdę, no to sami sobie krzywdę rozprawiamy. Bo to nie jest tak, że wszystko zdarzyło się tylko i wyłącznie za niemieckim poruczeniem czy niemiecką ingerencją. To polscy sędziowie podjęli pewne decyzje, to Polacy są bierni w pewnych działaniach, które mają ograniczać wpływy niemieckie. I wreszcie nasze społeczeństwo toleruje jawne istnienie partii rozmaitych wpływów, które no, są daleko różne od wpływów, które powinny być dopuszczalne chociażby w polskiej gospodarce. No i sami sobie krzywdę robimy. No, jeśli nie wyciągamy wniosku z przeszłości, to nic dziwnego, że ryzykiem obarczone są nie tylko i wyłącznie nasze kopalnie czy nasze elektrownie. Zaraz się okaże, że będzie przeszkadzał przemysł stoczniowy, polski automotive, czyli pracujący głównie dla przemysłu niemieckiego, a zaraz się okaże jeszcze, że polskie firmy, które zajmują się, nie wiem, sztuczną inteligencją albo rzeczami związanymi z computingiem, też będą przeszkadzały, a już Polska Dolina Lotnicza to jest jedna wielka ekologiczna tragedia. No tak będzie, no bo po prostu jeśli wchodzimy na rynek drapieżnej konkurencji i ktoś używa narzędzi protekcjonistycznych, a to właśnie robią Niemcy, to będzie używał każdej sekwencji, która ma osłabić tą konkurencyjność, bo to on summa summarum traci. No i jeśli my temu nie przeciwdziałamy, to sami sobie szkodzimy. Panowie, jeszcze jedna ważna kwestia, relokacja migrantów w Unii Europejskiej. Polska mówi zdecydowane nie. Podobne stanowisko mają oczywiście Węgry, ale my jesteśmy odosobnieni. Jeżeli nie będziemy chcieli relokować migrantów, będziemy musieli płacić pieniądze, albo nam te pieniądze odliczą z tego funduszu, na które czekamy. Czy się doczekamy, to się okaże. Marek Król, jakie jest takie stanowisko w pana ocenie społeczeństwa polskiego do tej przymusowej relokacji migrantów? Na podstawie chociażby ostatnich też wydarzeń, takich jak atak nożownika we Francji? No myślę, że społeczeństwo polskie wykazało to także poparcie do obrony polskiej granicy z Białorusią. Jest zdecydowane przeciw takiej relokacji, która jest naprawdę szalbierczym pomysłem, łajdackim powiedziałbym nawet, ponieważ nie bierze pod uwagę zainteresowania tych ludzi czy praw, które mają do wyboru miejsca zamieszkania.
No, proszę sobie teraz wyobrazić, że dostaniemy jakiś, nie wiem, przyjedzie do Polski pociąg z przesiedleńców, którzy pobędą kilka dni i następnie znowu wrócą do swoich krajów, gdzie mają swoich znajomych, krewnych bardzo często z krajów arabskich i nie tylko, a więc do Niemiec, Francji, Holandii i tak dalej. I znowu będą przesyłani i znowu będą przesyłani. To jest zupełnie aberracyjny pomysł, no powiedziałbym, rodem z II wojny światowej. Nie wolno ludzi tak przemieszczać. Nie wolno, co będziemy obozy tutaj budować w Polsce, żeby uniemożliwić im powrót do tego miejsca, gdzie oni chcą. Miłosz Lodowski, panie redaktorze, i ostatnie zdanie. No tutaj jest troszkę inny problem według mnie, to znaczy mamy do czynienia z próbą pokazania pewnej niemocy polskiego rządu i powiedziałbym też nieradzenia sobie z bardzo wieloma sytuacjami. I to jest synchronizowane bezpośrednio z kreacją pana Donalda Tuska jako osoby twardej dłoni, czy właśnie takiego twardego polityka, szeryfa, który uporządkuje sytuację chaosu w Polsce. I ta sekwencja zdarzeń, z którymi polski rząd nie będzie mógł sobie poradzić, będzie eskalowana i w związku z tym, że właśnie zaczyna się ta kampania wyborcza, o której wspominałem na samym początku, to jeszcze się dowiemy o kilkunastu tego typu pomysłach, które są aberracją z punktu widzenia logiki, aberracją z punktu widzenia, powiedziałbym, interesu także samej Unii Europejskiej, nie tylko i wyłącznie Polski, ale się pojawią tylko i wyłącznie po to, żeby złamać opór Polski, bo to nie chodzi, drodzy Państwo, o relokację, tylko chodzi o to, że w Unii Europejskiej zbudowano przez pewien okres pewnego rodzaju ład i porządek i Polska, próbując zanegować ten ład i próbując sprowadzić Unię Europejską do czegoś, co było zapisane w traktatach, łamie pewnego rodzaju niepisaną umowę i każda metoda, która ma zniszczyć łamiącego, tego łamistrajka, będzie tutaj używana jako metoda skuteczna po to, żeby za falą zmian, którą zapoczątkowała Polska, nie poszła Hiszpania, nie poszły Włochy. No już widzimy, że we Włoszech to się zmienia, już widzimy, że w Hiszpanii to się zmienia. Zaraz pojawią się problemy w Szwecji, zaraz pojawią się problemy w Beneluxie, zaraz pojawią się problemy w samych Niemczech, bo też widzimy, że rozmaite radykalne partie polityczne także zyskują tam na poparciu i zaczynają negować ten konsens, który powstał w świecie polityki. Także nie patrzmy na zadania czy na jakby programy, z którymi przychodzi nam się zmierzyć, patrzmy w szerszym kontekście. Ja myślę, że to jest tylko i wyłącznie jeden z klocków, który składa się na szerszy obraz. I bardzo panom dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Marek Król, publicysta, dziękuję. A także Miłosz Lodowski, również publicysta. Dziękuję bardzo za spotkanie. A ja już teraz państwa serdecznie zapraszam na program W Punkt. Gośćmi Katarzyny Gujskiej będą Michał Rachoń i profesor Sławomir Cęckiewicz, autorzy serialu Reset. To wszystko o godzinie 20. Proszę być z nami o tej porze. Oczywiście już za chwilę kolejna część naszego programu.